Dlatego występuję na ulicy. Nie, totalnie na serio. Nie robię tego po raz pierwszy. Robię to po raz drugi. Nie, wczoraj widziałem na TikToku, więc będzie okej. Okej, nie, totalnie na serio. Zanim przejdziemy do tego finału, dwie bardzo ważne rzeczy. Co? Chodźcie troszkę bliżej, okej? Tej samej linii, naprawdę zapraszam was troszkę bliżej. Tutaj z tej strony wydaje mi się, że możecie mi już zaufać wystarczająco. I tutaj jest. Troszkę bliżej. To ja. Śmiało, kroczek do przodu. Kroczek do przodu. Cudownie, dobra. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, chciałem wam powiedzieć wszystkim kilka szybkich słów o sobie, bo później nie będzie na to okazji, jak sobie stąd wszyscy pójdziecie. Ja nazywam się Kasper Wydmański, mam 24 lata i od 10 lat zajmuję się sztuką cyrkową, jeżdżąc po całej Polsce i po Europie, aby bawić się z takimi ludźmi jak wy. Dajcie wzajemnie ogromne brawa za to, że staliście do końca. Ja powiem was taki pokaz, że się nie odbył, naprawdę. Druga bardzo ważna rzecz, oprócz tego, że jest to moja pasja, oprócz tego, że kocham to robić, jest to również moja praca, jest to mój sposób na życie, dlatego po pokazie będę stał na dole z czapką i zbierał do niej pieniądze. Widzę, że to już nie jest takie zabawne, co? Nie, totalnie na serio, jeżeli wam się podobało, jeżeli doceniacie to, co robię, możecie podejść, coś zwrócić. Jeżeli nie wiecie ile, nie ma problemu, zazwyczaj ludzie podchodzą i wrzucają 100 zł. Nie, wydaje mi się, że 10 lub 20 zł, jeżeli jesteście całą rodziną albo całą ekipą, jest to uczciwa cena za mój pokaz. 10 lat mojej ciężkiej pracy, mam nadzieję, dobrze wspólnie spędzony czas w tym miejscu. Nie lubię mówić o pieniądzach, ale gdybym tego nie robił, nie mógłbym kontynuować tego, co kocham. Jeszcze raz daj sobie naprawdę wzajemnie ogromne brawa i wydaje mi się, że możemy przechodzić do tego. Ja już ci wszystko tłumaczę,